Ależ to... Uczyć się nauczył. Jaka Marta? Leci, że... Ach! Dobrze jest! Tutaj szanowni kibice mówili, że nawet jeden... Kibice mówili, szanowni, że tutaj jeden zawodnik nawet wybrał tą mega ciasną linię, taka nieoczywista, ale się odratował i też pojechał. No, tu była taka linia niebezpieczna, ale wydało. Kurwa, na spokojnie. No i do góry, do góry. Lewą stroną od drzewa powrót powinien być. Spokojnie, bo nikt nie jedzie. Daj, 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 nie obijamy się, lecimy ładnie. Dobrze było, ważne, że ustanę. Dawaj, dawaj! Aż ino kurz poszedł. Tu jest, proszę państwa, najście na to trudne miejsce. Tam, za zakrętem, kolega sobie sprowadzi, bo tak jest bezpiecznie. O, tak. Super, to jest, to jest. Jest okay. Tutaj rodzi się pytanie, czy łatwiej sprowadzić, czy łatwiej zjechać. Tutaj kochani, szukam dla was takiego spektakularnego ujęcia i to jest chyba niezłe. Dawaj Marta! Jaka Marta? Koleżanka. Teraz leci, proszę państwa, Marta Grzechu Warta mówi hu 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 hu. Dobrze. No, stary, to jest życie, no. Super. Jak umiesz lepiej, to pokaż, proszę bardzo. Cida. Dobrze. Dobrze było. Kolega pokazał klasę, brawo, gentleman. Poczekał, aż pani sobie tutaj ładnie sprowadziła. Super. Tam niestety koleżanka Marta. Ło! Ależ to... Ajajajajajajaj. To była taka odważna linia, ryzykowna, ale do zrobienia, do zrobienia. Przynajmniej dzięki takim figurom można się załapać na początek filmu. Tu kolega próbował i tak chyba nie fajnie, wiesz, tam tędy jest jednak. Dobrze było, gnieciesz, ile tam, 2 sekundki straciłeś, idziesz, idziesz. Aha, dobry. Przepraszam kolego, tak nadjechałeś niespodziewanie. Słuchajcie, od razu informuję, że przed chwilą tam koleżanka Marta Grzechu Warta się poprzewracała, ale już pojechała, tam medycy pomogli, dziękujemy i jedzie dalej. Leci niejaki Pedro, ulala. Nierwi taśmy, jest nauczka po Czarnej Górze, wszyscy znamy już zasady, wszyscy już się po Czarnej Górze nauczyli, kto miał się nauczyć, się nauczył. Za daleko. Dobrze jest, bez spiny jedziesz, jedziesz, nie odrabiasz, idziesz swoje. Ach! Sztywniak, to tam sztywniaka nie ma co szanować. Dawałem filmik. Dobrze jest. Dzięki. O kurde, to jest trudniej zejść. No, technika takim ślizgiem. Dobrze było. Jak ci wygodniej, byle było bezpiecznie, kolego. Kolejny hardtail na trasie. Ludzi na hardtailach szanujemy. I tutaj za zakrętu wyłania nam się kolejny zawodnik. Ale to było piękne. Tak.
Puść! Słuchajcie, to jest takie miejsce, że przede wszystkim są dwie zasady. Pierwsza zasada, nie wolno za wolno, bo jest trudno. A drugie, jak już pojedziesz, to nie wolno wciskać przedniego hamulca, bo tylko możesz sponiewierać. Kolego, nie w tą stronę! A, przepraszam. Kolega ma tutaj porachunki ze ścianką, nie ma. Była lipa, bo stali chłopaki, on sobie powtórzy, on ma czas, jest niedziela, wakacje. No taka mata była stylowa tutaj. Dawaj, dawaj, idziesz. Damiano, na lapierze. Czy to jest ten Damiano, który jest narzeczonym tej pani, tam z którą rozmawiałem może? Słuchajcie, tu jest, mi się wydaje, kolega, który podjechał pod tą ściankę, ale go tam ludzie przyblokowali i się cofnął, bo miał ze ścianką porachunki. Chciał się dobrze nastawić psychicznie, nie do końca siadło. Nie wraca na trasę w tym samym miejscu, w którym wypadł. Dobrze, to by było tyle tych nagrań ze ścianki. Kto miał zjechać, to zjechał, kto miał pasnąć glebę, to pacnął. Niektórzy sprowadzali, bo tak też jest bezpiecznie. Słuchajcie, jeszcze teraz lecę na dół, zostawiłem na dole rower. U sędziów mam nadzieję, że nikt go nie buchnął. Jeszcze nagramy tylko rozdanie nagród i lecimy do domu. Tak mała różnica świadczy tylko o tym, że poziom naprawdę w kategorii Open był niesamowity, niesamowicie wyrównany. No i oczywiście czołowej trójce. Gratulujemy, wielkie brawa! Brawo, brawo! Słuchajcie, przyjechał niejaki pan Błażej Frączak i zdemolował system. Co to jest? Nie wiem, nie znam człowieka. Ale musi być dobry, bo... Wszedł jak kot. Oczywiście chwilka dla fotoreporterów, wykonujemy. Proszę Państwa, kategoria kobiety hobby, tutaj się zagadałem, kategoria zapatrzyłem, hobby, gratuluję. Open mężczyzn. A to są, proszę Państwa, zwycięzcy kategorii mężczyźni hobby, czyli ci, którzy jechali troszeczkę. Dziękuję panom. I przechodzimy trasę łatwiejszą, jeden odcinek mniej. Drugi lub trzeci rok z rzędu dzierży tytuł tej mistrzyni, także gratulujemy, jeszcze raz brawa! Drugie zwycięża w ramach Bozenduro MTB Series w Myślenicach. Proszę Państwa, zwycięszczyni kategorii Elita Kobiety. Państwo, Kasia Burek na pierwszym miejscu. Kolejna kategoria kobiet, tym razem Masters. Brawa dla Pani. Proszę zobaczyć, jaka radość, to jest kategoria kobiety Masters. Dziękuję bardzo, przechodzimy do kategorii. Drugim miejscem to były niecałe 3 sekundy, także znowu widzimy, jak zacięta rywalizacja była na tych OS-ach na Górze Chęć. Proszę Państwa, Bartek Nęcka na pierwszym miejscu w Myślenicach w kategorii mężczyźni Elita. Brawo Bartek. Chłopak robi progres regularnie od zawodów do zawodów. W Czarnej Górze pokazał klasę i tutaj brawa też. Jeszcze raz dla elity mężczyzn. Z Michałem wygrał i z Luśkiem klasa. I przechodzimy do swoich. Proszę Państwa, kategoria Masters 1 i na pierwszym miejscu niezwyciężony na tych zawodach Paweł Reczek. Brawo! Bardzo gorąco dziękujemy Mastersom 1. Brawo, brawo! Kategoria Masters 2 i zwycięzca Roman Kwaśny. Kogo my tutaj mamy? Tutaj mamy kategorię U21, mężczyźni do lat 21. Pierwsze miejsce Tomasz Błażowski. Gratulujemy, pięknie jechał. Brawo dla panów. Kategoria to była U21.
Kochani, jeśli chodzi o Myślenicę, to by było na tyle. Miało być 7 odcinków, ale wyrobiłem się w 6. Mam jeszcze jakieś materiały zebrane z Czarnej Góry, więc w najbliższym czasie też jakieś dodatkowe filmiki wskoczą jeszcze z Mistrzostw Polski Enduro w Czarnej Górze. Jeśli podobają Wam się moje materiały, to oczywiście zapraszam Was gorąco do tego, żeby kliknąć tam subskrybuj kanał, bo to zawsze pomaga w dotarciu do szerszej publiczności, do większej ilości widzów. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się ciepło, z prądem, hej!